Prezentacja wszystkich drużyn zainaugurowała czwarty sezon Tarnobrzeskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. Inicjatywa klubu IKS Jezioro i Stowarzyszenia Prolander ma jedną niezwykłą cechę – integruje przy stołach do tenisa osoby bez względu na płeć i wiek i przede wszystkim stopień fizycznej sprawności. Zawodnik sprawny, jak gra z Wózkowiczem, to gra na zasadach wózkowych, żeby ta walka była w miarę wyrównana. Ale po prostu osoby sprawne widzą, że są zawodnicy na wózkach czy z inną niepełnosprawnością ruchową chodzący i że oni też rywalizują, chcą wygrywać i uczą się. My od nich, oni od nas. Myślę, że ta integracja jest fantastyczną sprawą. W czwartej edycji udział bierze 16 drużyn z Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli, Mielca i Zgrębowa. Dla podniesienia atrakcyjności rozgrywek odbywają się one w dwóch ligach, pierwszej i drugiej. W pierwszej lidze występują zespoły te bardziej, można powiedzieć, silne, gdzie tutaj myślę, że rywalizacja będzie w wielu spotkaniach, w wielu pojedynkach po 3-2. Tak samo i w drugiej lidze. Tam już drużyny będą na jednakowym praktycznie poziomie i ta walka będzie wyrównana, będą rozstrzygać między sobą. Nie będzie już meczy po 9-0, tylko będą one bardziej dramatyczne i emocjonujące. Do ligowych zmagań nie można już dołączyć, można za to spróbować swoich sił w pierwszym integracyjnym turnieju tenisa stołowego, który rozegrany zostanie w ramach obchodów 15-lecia klubu IKS Jezioro Tarnobrzeg. Szczegółowe informacje już wkrótce pojawią się na stronie www.iks-tarnobrzeg.pl.